do obwodnicy Winnipegu. Szlasy właśnie się kończą. W tym momencie tu się zaczynają takie jałowe tereny. Znaczy to są nie jałowe, przepraszam. Zimą są jałowe, ale latem są uprawiane. I w Winnipegu, w Manitobie, nie wiem, oni mają taką jakąś dziwną gospodarkę drogową, że w taki sposób odśnieżają, że nie wiadomo, czy jedzie się po lodzie, czy nie. Często, gęsto tworzy się właśnie taka warstwa nie wiadomo czego na tym pasie prawym. Tutaj to, dla mnie to wygląda na oblodzenie. Próbowałem kierownicą, nie rzuca, ale ja jestem ciężki. Ja bym na przykład wolał jechać tym pasem. Jakbym był osobowy, bo ciężarowy nie ma różnicy. I obwodnica Winnipegu taka sama jest. Ona jest w głównej części betonowa i zimą ona nigdy nie wiadomo, czy jest oblodzona, czy nie. I pełno jest wypadków. Sądzę, że przeprawa przez Winnipeg trochę potrwa, bo jest to dzień przed świętami, 23 grudnia. Będzie większy ruch, tam co chwila są światła na tej obwodnicy. Tą obwodnicę jest najlepiej przeskoczyć w nocy. I te światła nie są zsynchronizowane, że jak już idzie fala ruchu, tylko one są na fotokomórkę. Jak jest ktoś podjeżdża z boku, to po pewnym czasie światła się zmieniają. Jest oczywiście pewne minimum światła zielonego dla nas, dla tej, ale na przykład tak jak teraz bym jechał, ktoś by podjechał z boku, to fotokomórka i często, gęsto w dzień bywa tak, że się zalicza każde jedno światło na obwodnicy Winnipegu, która ma około 40 km. A później prosta droga aż do Regina i jestem ciekawy, czy ta obwodnica w Regina już była skończona, czy nie. Ale ostatni raz, jak jechałem w kwietniu, to już była w dość zaawansowanym trybie. Prace były dość zaawansowane. Muszę się spytać kumpla, bo on jechał tędy tydzień temu. A ta obwodnica Regina, jakby wyeliminować wszystkie światła, to daje nam jakieś 10 minut więcej czasu. I teraz jak będę jeździł właśnie, teraz akurat wyjechałem wcześniej, bo normalnie to jest Montreal Hearst, Headingley, Calgary. Z Headingley do Calgary zawsze było na żylety 12 godzin 57 minut. To jak ta obwodnica Regina jest już skończona, to zmniejszy czas przelotu i da te 10 minut więcej okienka i wtedy już to nie będzie na styk. Rafał cały czas liczy, nieustannie. Z nieprzyjemnej ciapki w Ontario przychodzimy w nieprzyjemne wiatry na prairie. Już na obwodnicy zaczynam czuć, że będę się zmagał z bocznym wiatrem. Ale nadzieja jest, że będę miał suchą nawierzchnię, bo już mam, znaczy nie dość, ale ten płyn idzie niemiłosiernie. Zaraz jedziemy z obwodnicy i zobaczymy, jaki będzie wiatr, ale ja czuję, że on idzie z tej strony. Także jak pojedziemy tak, to będzie jeszcze bardziej boczny. Wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek flagi, które gdzieś tutaj powiewają, no akurat teraz nie ma, to wtedy można zobaczyć, z której strony wieje. Czuć ten wiatr. Wszystko, całe paliwo idzie w kominy, no. Spalanie chwilowe jest teraz na poziomie 48, 49, 50 litrów na 100, co jest dużo. A moja przeciętna jest 42 od Montrealu, ale ona na pewno teraz podskoczy. Nic nie zrobić. Ale i tak nie jest tak nieprzyjemnie, bo ten wiatr nie idzie aż tak bardzo z boku, więc nie targa mną. Także no, jakoś to idzie. Spalanie nie jest aż takie wysokie, znaczy nie mówię o teraz, tylko wcześniej, bo 42 na 100. Przez Kanadę, jak się jedzie zimą, czasami wychodzi 50 na 100, bo no, prędkość, wiadomo, jest ta prędkość, wiatr oraz zimna temperatura. Ja i tak gaszę silnik, bo mam agregat, więc to spalanie mi tak nie idzie do góry, ale no, takie są realia kanadyjskie, jak się jedzie przez prerię, przez Kanadę, a później góry skaliste, to będzie cały czas do góry. Jeszcze nie mam takiego lekkiego ładunku, chociaż na warunki europejskie jest on lekki, bo ma 18 ton. Dobrze, nie mam za bardzo pomysłu na prerię, jak to nagrać, żebyście się wczuli w temat.
i w klimat, więc spróbuję eksperyment, nagram godzinę jazdy i spróbuję ją skondensować, nie wiem, do 10 minut, taki mega przyspieszony timelapse, ale tutaj naprawdę, no nie ma co podziwiać z boku. Jest czasami fajnie podziwiać chmury, ale dzisiaj jest takie niebo nie wiadomo jakie, więc nagram godzinę timelapsu, skondensuję to i miejmy nadzieję, że może podczas tej godziny wyjedziemy spod chmur w ładną pogodę i to by było fajne, gdyby tak się stało. No dobra, to lecimy. Fajnie na timelapsie było widać przejście spod chmur. Takie było pasmo. Często tak bywa pod koniec, znaczy pod koniec, tam jeszcze coś dalej jest. Ale były chmury, później takie równe pasmo bez chmur. I teraz znowu dojeżdżamy do chmur. Także tutaj kończymy dzień numer 3 tułaczki przez prerię. Tak jakby się więcej śniegu zrobiło w tym rejonie. Jutro końcówka prerii, wbijamy się w górę skalistą i wigilia. Wiatr chyba zaczął z dobrej strony wiać, jak przejechałem to pasmo. Mi się wydaje, że to był front atmosferyczny i górne wiatry, bo to się wszystko kręci, nie? I teraz po prostu auto płynie. Auto płynie. Pcha nas. I proszę Państwa, jazda przez Kanadę ostatnio mi nie służy. Dopiero co ruszyłem, bo mam problem mały. Znaczy mały, nie mały, mam problem. Tym razem nie z trakiem, tylko z chłodnią. Włączył się jakiś alarm. Światełko z zielonego zrobiło się na
pomarańczowe. No i oczywiście stanąłem, bo to jak człowiek jedzie na chłodni, to cały czas sprawdza z tyłu światło. To jest po prostu w drugiej naturze kierowcy, który jeździ na chłodni. Co jakiś czas patrzę, światło jest zielone. I patrzę, światło jest pomarańczowe. No to znaczy, że jest jakiś kod, jest jakiś błąd. Często gęsto jest jakiś banalny błąd, na przykład, że mało paliwa albo... Znaczy ja w tej chwili mam dużo paliwa, ale to może być tak, że na przykład wskaźnik paliwa nie działa i on myśli, że ma mało paliwa. Albo na przykład wysiadł alternator, nie ma ładowania, no to też nie jest problem, bo mogę dać sobie prąd z czego? Z traka, tak? Mamy te kable, żeby podłączyć. No ale stanąłem, patrzę na jakiś kod i jest napisane kod, że mam wyciek z systemu chłodniczego, chłodzącego, czyli nie gaz prawdopodobnie. Teraz tak, stanąłem, a może po 3 minutach, jak tylko zobaczyłem, że ten alarm był, no i patrzę, jaka jest temperatura na chłodni, nie? I było 32 stopni Fahrenheita, ja mam ustawione 34, to są jogurty, czyli około zera musi być, 1 stopień. Czyli już było za mało. Teraz tak, pierwsze co się robi, to się wszystkie kody kasuje i patrzy, czy wszystko odpala. Chłodnia odpaliła, ale dalej wyskakiwał kod, że jakiś tam obiekt systemu jest otwarty, czyli no prawdopodobnie jest wyciek w systemie chłodzącym. Tylko teraz tak, jak odpaliłem, chłodnia włączyła się w tryb podgrzewania. Tak jak się jedzie przez Kanadę, jest minus na dworze, minus 8, no to żeby ta tempera się utrzymywała równo, chłodnia raz się przełącza z ciepła na zimno, z ciepła na zimno. Jak włączyłem znowu, zaczęła chłodzić, patrzę, temperatura zamiast do góry, zaczęła grzać, temperatura zamiast iść do góry, idzie w dół. Po jakimś czasie zaczęła iść w górę. No ale oczywiście telefon do firmy muszę wykonać, bo ja jestem pewny, że coś jest nie tak z chłodnią. No i co zrobiłem? Znowu do tego kolesia od napraw. On jest trochę taki, no... No i mu się nie dziwię, no jak ktoś do niego dzwoni i jest problem, to... To on musi być pod telefonem 24/24. Dobrze, że jest 6 wieczorem w niedzielę. Wytłumaczyłem mu, co się dzieje. On na razie mówi, że nie widzi żadnego problemu, ale mówi, że jechał dalej. Ale jest przekonany, że coś z chłodnią jest. Mam 3 godziny do Reginy. Na razie chłodnia jest w trybie podcieplania, także na razie mogę jechać i zobaczymy, co on wymyśli. On teraz szuka, gdzie by tu naprawić. Pytałem, że w Brandon coś jest, mówi, nic nie ma, bo dopiero co minąłem Brandon, także problemów ciąg dalszy. Ludzie o ludzie. Więc co mam zrobić? Po analizie sytuacji facet do mechaniki powiedział, żebym przestawił chłodnię w tryb start-stop, dał na 35 stopni Fahrenheita, bo oczywiście jestem w złym miejscu, nie ma żadnego serwisu, chyba żebym się cofnął do Winnipegu, albo następny serwis jest w Calgary. Więc on mówi tak, ten kod dostaje tylko prawdopodobnie, kiedy ona próbuje chłodzić. Jak tak jest, jak jest ustawiona temperatura na jedną ciągłą, to raz grzeje, raz chłodzi, żeby to było równiutko. On mi powiedział, daj parę stopni wyżej na chłodni, także ona się będzie wyłączała i jak temperatura spadnie poniżej 33 stopni, czy tam 34 stopni, od razu będzie zyskiwała, ale nie będzie włączała chłodzenia, tylko będzie podgrzewała cały czas. Będzie temperatura spadała i podgrzewała, spadała i podgrzewała. Tak, żebym dojechał do Calgary i w Calgary to naprawią. No nie, no dwie podróże pod rząd i problem. Także idziemy przestawić temperaturę na start-stop, 65. I aby to zadziałało. Niestety, continuous locked, nie da się. Muszę do niego dzwonić. Niestety, obawiałem się, że będzie to, co myślałem, bo niektóre nasze chłodnie przez nieodpowiedzialnych kierowców są zablokowane, że nie można przełączyć je w tryb start-stop poniżej pewnej temperatury. Jeżeli jest to tak na przykład 35,
6.6 to jest zablokowane w trybie ciągłym. No i mi kazał zmieniać temperaturę na wyższą i zobaczyć, kiedy załapię start-stop. No ja powiedziałem mu, już jestem na 44 i dalej jest continuous locked. No to już będzie za ciepło dla jogurtów, nie? No więc powiedział mi tak, daj na 34 jak było, tam 65. Zobaczymy, jak to długo potrwa. I co jakiś czas będzie ci się wyłączała, to włączaj z powrotem. No ja mówię, to ja będę tak spał, no nie ma innego wyjścia. W sumie ja to zrobię tylko po to, żeby nie tracić czasu, nie? No ale co, no miałbym się teraz wracać do Winnipegu? Bez sensu. Ja cię kręcę, przygoda przygody. Może jak będę jechał tak szybko, to ta temperatura będzie się tam chłodziła, nie? Dramat. Że cały czas chłodnia będzie się musiała używać podgrzewania. Masakra. No jak na razie jadę półtorej godziny i chłodnia jeszcze się nie wyłączyła. No i dzwonił ten od mechaniki, teraz był bardziej miły. On zawsze ma zły humor, jak do niego się dzwoni. Miałem z nim do czynienia przez ostatni tydzień. Także no, wtedy z trakiem, teraz z chłodnią. Także jak teraz to już się naprawię, to będę miał spokój na parę lat. Ale żarty na bok. Powiedział mi, pytał się, ile tam mam godzin, gdzie jeszcze mogę dojechać dzisiaj. Mówię, że mogę godzinę za Regina do Muzża. Mówi, dobra, stań w Regina, bo w razie czego, jakby ci chłodnia całkowicie zdechła, to jest jakiś tam serwis 24 na dobę. Nie karierę, ale po prostu jakiś tam serwis. I w razie czego będzie mógł to w trybie awaryjnym naprawić. Ale mówi, z jego doświadczenia, to jak do tej pory chłodnia się nie wyłączyła, to ewentualnie może się jeszcze w nocy wyłączyć, ale wtedy wystarczy, że ją po prostu zresetuje kody i przez następne półtorej godziny, dwie godziny będzie chodzić. No kurde, ja wyłączyłem długi, a on nie, no to ja załączę też. Jak on mnie radzi, to ja jego też. I powiedział mi, że tak dojedziemy do Calgary, jeżeli się będzie wyłączała, ale rzadko, tak raz na dwie godziny. Może mi się wcale nie wyłączy, powiedział, nie? Ale mówi, tak dojedziemy do Calgary. Okej, no i powiedział mi, żebym nie jechał tą godzinę dłużej, co mogę, tylko żebym stanął w Regina. W razie gdyby był większy problem. Jestem dobrej myśli, bo już półtorej godziny jadę i mówię, nic się na razie nie dzieje. Trzeba przyznać, że temperatura w nocy trochę spada, no co chłodzi skrzynię i wtedy on musi cały czas grzać, że się nie włącza w ten tryb, gdzie musi lekko schładzać, bo to tak działa, że raz cieplej, raz zimniej, no. Więc dylemat mi się skrócił, bo ja tak myślałem, jechać dalej, nie jechać dalej, stanąć w tej Reginie na prysznic i w ogóle już spać. Teraz chodzi o to, żeby jak najszybciej do Calgary jutro dojechać, bo jutro jest 24, czyli Wigilia. Jeszcze usługi są otwarte, ale no nie do późnej godziny, chociaż w takich przypadkach jak chłodnia, to serwis 24 na dobę cały rok, no bo to jest żywność, tak? No ale wiadomo. I co by nie było, to jutro około godziny 11 czasu lokalnego będę w Calgary, także powinno być ok. Więc dylemat mam z głowy, za dosłownie godzinę staję i już tylko na 8 godzin. Skracam pauzę do 8 godzin, można w Kanadzie, żeby jak najszybciej ruszyć, żeby jak najszybciej dojechać do Calgary. Więc tak wygląda sytuacja. Noż. Nie spodziewałem się kolejnego problemu, cholera jasna. Coś mnie prześladuje. No i dupa. Po dwóch godzinach zgasło. Pojechałem jeszcze 15 minut, żeby temperatura trochę spadła. Jaki mamy alarm? Ten sam. No i teraz muszę wyczyścić alarmy. Światełko wróci, ona się odpali.
wejdzie w tryb podgrzewania. I będzie podgrzewało do 35 stopni i to tak zajmie 2-3 godziny. Zanim się uruchomi, znowu tryb chłodzenia. Chłodnia odpaliła, można jechać. Ja mam jakieś 20 minut do truck stopu, co zrobi dobrze. Kurde, ten koleś tak by chciał we mnie walnąć. Co zrobi dobrze w razie gdyby. Teraz będę wiedział, czy ten. Teraz będę wiedział, czy. Na przykład w ciągu następnych 20 minut, jak mi ona zgaśnie, czy jest większy problem, nie? Bo jakby dzisiaj gasiła co 5 minut, to powiedział, że zadzwoni po serwis. Także za 20 minut dojadę na truck stop. I. Pójdę się wykąpać i tak, a jak nie, to będę musiał się co w nocy co 2-3 godziny budzić i wstawać i ją odpalać, nie? O, co za świat, co za świat. Niestety 5 minut później chłodnia znowu się wyłączyła, więc byłem zmuszony wykonać jeszcze raz telefon do tego naszego faceta od mechaników. Jest dopiero 9:30, a on już spał. Ja wytłumaczyłem mu sytuację, zabluźnił sobie i powiedział, że odzwoni za 10 minut. Jestem 20 minut przed Regina. Zobaczymy, co wymyśli. My sobie tymczasem zajedziemy na traktor, bo już jestem bardzo blisko Regina. No, chciałbym się wykąpać. Zobaczymy, czy to jest road service, znaczy czy to jest mobilny serwis, a on będzie pewnie chciał, żebym podjechał tam. Jak. Nic, powiem mu, że nie mam już godzin. Nie no, mam godzinę. Ale może to jest tak, że to nie jest daleko, że nie będzie różnicy kosztu, bo to jest i tak after hour call. Więc więc może nawet ten. No nie wiem, zobaczymy. Ja w każdym razie jadę na truck stop, bo na razie nic nie wiem, co się dzieje, nie. Kurde, w sumie lepiej, żeby to naprawić dzisiaj, niż się jutro pierdzielić, bo jakby tam naprawia miała być dzisiaj w nocy, to ja już sobie pauzę będę kręcił i mnie to w ogóle nie zwolni. No muszą to naprawić, bo jak nie, to ładunek idzie się, pójdzie na straty, no. Z minus 10 jogurty nie mogą zamarznąć. Co za perfidny los. Szkoda mi tego faceta, ale co mam zrobić? Ale wiecie co, to jest flota 230 traków, 400 sep naczep, więc na pewno coś tam się musi sypać. Na pewno coś się musi tam sypać. I nie jestem jedynym, który dzwoni. Taka jego praca. Dobrze, to się nie stało na przykład podczas Wigilii albo coś. To już by była totalna lipa, nie? Dobra, my sobie tak staniemy elegancko. Puste truck stopy, puste truck stopy. Także znalazł kogoś, kto to naprawi. Ale muszę jechać ciut dalej. W sumie jest dla mnie lepiej, ale nie wykąpię się dzisiaj. Wykąpię się jutro. Ale z dwojga złego jest dobrze, bo dzisiaj mi to naprawi. No. Chłodnia najpierw straciła
umiejętność i możliwość chłodzenia, a później grzania. Także główny element grzewczy i chłodniczy, no. W ciągu godziny powinien to naprawić. Także jedziemy na Haskiego w Regina. Tam sobie wykręcę pauzę i powędruję dalej. Spokojnie. To jest taka naprawa, taka awaria, gdy wydarzy się na pauzie i podczas pauzy zostanie naprawiona, nie jest zła. W sensie mi to niewiele zmieni, tylko trochę stresu było, tak? No. Ale póki co nie jest źle. Naprawi, polecimy dalej. Jogurty się nie zamrożą. I będzie ok, no. A wracając do tego, co mówiłem wcześniej o obwodnicy. Ha! Jeszcze nie otworzyli. Szlak by ich. Może dopiero otworzą za... Do lata, mi się wydaje. Do lata. Długo ją robią. Nawet na nawigacji jest pokazane, że no jest nieskończona. A tu ma być zaplanowana. Gdzie ładny objazd Regina w ten sposób. Dobra, do truckstopu mamy 2 mile. To jest serwis mobilny, jakiś Pro Reefer, coś takiego. Na początku nie chciał przyjechać, bo nie mamy z nimi konta. Ale po wielkich perswazjach mojego mojego przełożonego od napraw zgodził się. Pewnie mu posypał więcej kasy i tyle. No. Bywa i tak w transporcie. 2 wyjazdy, 2 awarie pod rząd, ale w tym przypadku nic się nie dzieje, w sensie z moim trakiem, nie? Masakra. Masakra. Złośliwość rzeczy martwych. Oraz taka branża, no. Co zrobić? To chyba ten pan. Ten mały samochodzik, co jedzie. Tak jest. Szybko przyjechał. Z tyłu zaparkujemy, żeby nie być w tym. Mam się wypiąć i tyle. Przeboje! Ale ze mną poznacie wszystkie możliwe sytuacje w transporcie. Ja cię kręcę. Tu jest pełno miejsca. Się tutaj postawimy i już. Dobra, teraz już definitywnie sniperek. A serwis się cofa. Jest 22:18. Zobaczymy, o której skończy. Chciałem go spytać, czy mogę nagrać parę ujęć, ale niech pracuje, nie będę mu przeszkadzał. Nie wiem, jak jest po polsku. Najprawdopodobniej walnął coil. Muszę sprawdzić w internetach, co to jest po polsku. I tak wiem, że w komentarzach na pewno już napiszecie, co to jest. 23:02. Wygląda na to, że jest naprawione, bo odpalił i zamknął klatę. Zaraz zobaczymy. Kurde, uwinął się nieźle. Także podczepiamy się z powrotem i idziemy spać. Heh.
patrzyłem w internecie, co to znaczy ta część, ale dalej nie wiem, jak to jest po polsku. W każdym razie zacięła się. Musiał ją przeciąć. Włożył nową i chłodnia znowu działa. Brr. Czyli tak jakby druga awaria w drugim wyjeździe pod rząd, ale nie straciłem tygodnia na naprawę. Okej, jestem zmęczony, idę spać.